Prokuratury. Pan ocenia działalność prokuratury. Czy pan powiedział, że prokuratura jest zhierarchizowana, ale jednak no, prokuratorzy sami też decydują czasami o niektórych sprawach. Czy to, co się wyprawia, przenoszenie prokuratorów, to się w ogóle mieści w standardach cywilizacyjnych? Nie mieści się. Ja pamiętam swoją rozmowę ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, który mówi, jak będziesz prokuratorem krajowym, to zwracaj uwagę na prokuratorów. Oni nie są nieomylni, w związku z powyższym no, dokonuj sprawdzeń ich podejmowanych decyzji. Mogą się mylić. Ważny jest człowiek, ważna jest sprawa, ważne są dowody. Nie ma czegoś takiego jak brak krytyki prokuratorów. Z takim przesłaniem stawiam cię na tym stanowisku. Dzisiaj obecny prokurator generalny uważa, że prokuratorzy są nieomylni, a krytykę prokuratury niepotrzebnie zupełnie uważa za krytykę swojej osoby, bo uważa, że stoi na czele pewnej służby, która powinna być mu podporządkowana. Nic gorszego i nic mylnego w takim. Ale dziwnie.